Cześć, z tej strony Monika z Pokaż To. Dzisiaj zapraszamy Was na wywiad, który współtworzyliśmy razem z Pawłem oraz Agnieszką. Odpowiadać oni w nim będą na pytania zadawane właśnie przez Was. Zapraszam. A więc zacznijmy. Pierwsze pytanie będzie skierowane do Pawła. Ile czasu zajmuje opanowanie podstawowych sformułowań, tak aby porozumieć się z osobą głuchą? Zależy, co chcesz powiedzieć głuchemu. Jeśli chcesz porozmawiać o, nie wiem, na przykład dzieci, rodzina, no to wystarczy, myślę, nie wiem, pół roku rozmowy z głuchą osobą. Bo głucha osoba może ci pomóc, zrozumieć i nauczyć mówienia. Ale jeśli chcesz rozmawiać o, nie wiem, na przykład pracy, księgowości, albo w prawach medycznych, skomplikowane słownictwo, no to potrzebuje to 2 lata, a nawet więcej. Dobrze, a teraz powiedz nam, w jaki sposób osoby nieumiejące mówić dogadują się z innymi ludźmi, takimi, którzy nie posługują się językiem migowym? Jeśli mówimy o osobach, które znają migowy, ale nie znają mówionego, no to rozmowa jest głównie poprzez pisanie na papierze. Rzadko, ale są takie przypadki, które rozmawiają i próbują chociaż dogadać się bardziej na zasadzie wskazywania palcem. I to są głównie sprawy w sklepie, że potrzebuję tego. Tam w górę, w prawo, w górę, w dół, na takiej zasadzie. Ale jeżeli nie ma możliwości pisania na papierze, bo dużo głuchych nie zna dokładnej gramatyki języka polskiego, bo język migowy ma inną gramatykę niż polski, to wtedy jest potrzebny tłumacz języka migowego. Teraz przejdźmy do Agnieszki. Agnieszko, jak komunikujesz się z osobami, które nie potrafią polskiego języka migowego? Dobrze, a powiedz nam, ile czasu zajęła Ci nauka polskiego języka migowego? Paweł, teraz kolej na Ciebie i zadam Ci pytanie, które myślę, że chodzi po głowie większości z widzów. Od czego zacząć miganie? Skąd wiedzieć, czy robi się to dobrze? Po pierwsze, wystarczy chcieć. Po drugie, jeżeli musi porozmawiać nie znając migowego, nie panikuj, tylko spróbuj pokazać obrazowo. Jeśli głucha zna migowy, to zrozumie, a przynajmniej powinna. Po trzecie, chcesz migać bardzo dobrze? Idź na kurs języka migowego PIOS-M. Ale żeby wiedzieć, czy cię dobrze miga, to trzeba zapytać głuchy. Tylko od razu wiadomo, że początek pół roku nauki migowego nie oznacza, że umieć biegle, ale może migać dobrze. A skąd to ciebie? To trzeba wtedy porozmawiać z głuchą. Teraz pytanie skierowane zarówno do Ciebie, Paweł, jak i do Ciebie, Agnieszko. Czy umiesz inny język migowy?
rozumiem inne języki migowe, ale nie umiem migać innych języka migowe. Dobrze, Agnieszko, to pytanie będzie skierowane do Ciebie. Jeśli byłaś za granicą, czy łatwo jest się tam porozumieć? Kolejne pytanie również będzie skierowane do Ciebie, Agnieszko. Czy osoby głuche chodzą do kin lub teatrów? Pawle, teraz kolej na Ciebie. Powiedz nam, czy słuchasz muzyki w jakiś sposób? Bardzo, bardzo, bardzo często ludzie oglądają muzykę tłumaczoną na język migowy. Na przykład grupa MMM, czyli Młodzi Migają Muzykę. Albo po prostu puszczają na maksa głośniki i słyszą wibracje tutaj, tak, w płucach. Jeśli chodzi o mnie, no to ja głównie słucham laptopa puszczonego na maksa, bo jak jest ciszej, to nic nie słyszę. Aparaty pomagają, ale nie w rozumiem hałasu i dźwięku. Po prostu jest to dla mnie taka hałasowa plama. Co takiego? Może skoro jesteśmy przy Pawle, zostaniemy właśnie przy nim. Pawle, czy masz obawy w nawiązywaniu kontaktów z osobami mówiącymi? Oczywiście. Obawy z rozmową mam bardzo często, bo nie każdy się stara. Nie każdy ma wyraźną wymowę. Część osób ma zachowania zakrywające twarz. Część osób ma wąsy, takie zakryte za ksasatę. Część osób lubi po prostu papierki nosić. I tak tłumaczyć i czytać i mówić. Wtedy ja nie mogę zrozumieć po prostu. I to jest główny problem obawy rozmowy ze słyszącą osobą. Kolejne pytanie skierowane do Waszej dwójki. Czy ktokolwiek, kiedykolwiek wyśmiewał Cię z powodu tego, że jesteś głuchy lub głucha? Odpowiadają tak. Często i głównie w czasie szkoły podstawowej i gimnazjum. W liceum i
Później mało, rzadko. Głównie dokuczali, bo byłem na, tak w cudzysłowie, najsłabszą osobą w klasie. Teraz przejdźmy już do ostatnich pytań skierowanych do Agnieszki. Czy do załatwiania spraw urzędowych potrzebujesz udziału osób trzecich, na przykład tłumacza? Teraz czas na ostatnie pytanie naszego wywiadu. Agnieszko, jakie są codzienne wyzwania dla osoby głuchej? To już koniec naszego wywiadu. Dziękuję bardzo zarówno Agnieszce, jak i Pawłowi, którzy zgodzili się odpowiedzieć właśnie na Wasze pytania. A Was zapraszam do śledzenia naszych akcji i nowości na Pokaż To. Cześć!